Cześć wszystkim. Jak widzicie, za mną są zakupy, a raczej ich część. Tak oto się prezentują. No, ale to nie wszystko. Jutro będzie ciąg dalszy. Nie wiem, ile tego wyjdzie. Na razie zapłaciłem niecałe 300 zł za to. Obkupiliśmy się w dania gotowe przede wszystkim, żeby tam nie wydawać zbyt dużo pieniędzy, bo wszystko jest w euro i ogólnie droższe, bo to wyspa. Wspomniałem, że wybieramy się na wyspę, ale nie powiedziałem jaką. Będzie to wyspa Korsyka. No, ponoć cechuje się bardzo fajnym, górzystym terenem, milionem zakrętów. No, wygląda to ciekawie. Dzisiaj w wiadomościach Interi zobaczyliśmy artykuł, że na Korsyce zamknęli wszystkie plaże, ponieważ krowy atakują. No, więc zobaczymy, jak to będzie w praktyce, czy na pewno wszystkie są zamknięte i czy te krowy naprawdę takie groźne. No, ale to zobaczycie sami. Hejka! Hej! Dzisiaj Ula już odlicza wszystkie swoje pobudki. Ile tam jej pozostało do urlopu? Jeszcze dwie. Jeszcze dwa wstawania koło 6, 5 czy o którejś tam ona nam wstaje. Ja wtedy bardzo słodko śpię, więc nie wiem, o której to jest. Już w piątek zamierzam się wyspać. I chciałem wam pokazać dzisiejszą nową turę zakupów. Tak się prezentuje. No dzisiaj takich trochę pikli, innych ogórków, w musztardowe, jakieś leczo, trochę słodyczy, trochę chemii. Teraz wydaliśmy 200 zł z hakiem, więc łącznie 5 stówek poszło. No ale i tak byśmy musieli coś podobnego kupić, żeby tutaj żyć, więc to takie koszty, nie koszty. No, to jedzenie to nie ma co liczyć, koszty wyjazdu raczej. Więc jest jak jest, ale na razie takie to są kwoty. No i wszystko rośnie. Już odłożyłem kamerkę oraz gimbala do ładowania. A ja w końcu zebrałam siły i chęci na pakowanie rzeczy. To światło nam... Wyłączyli nam prąd. Jest tak. Jakaś, znaczy w sensie chyba jest jakaś awaria. No tak. No więc generalnie mamy godzinę przed 20. No i coraz ciemniej się robi. I właśnie miałam prężnie działać, ale no niestety. No właśnie, więc musimy się pakować przy latarkach. Nie ma czasu. Mój tata miał wpaść, że zaraz jakieś dokumenty skanować, ale nie wiem, czy to aktualne. Niech wpada, posiedzimy sobie przy trójkącie ostrzegawczym, bo tak. Właśnie nim sobie teraz doświetlamy. No taki fajny z niego, taka lampka, taki panel LED-owy. No. Jakoś musimy sobie radzić. Niech chyba wpada, posiedzimy przy świecach, będzie romantyczny taki wieczór. No fajnie. Dobra, wyłączam nas. Jak widzicie, albo i nie, jedziemy teraz na dwie lampki czołowa i taka, bo sprawa się pogarsza, z każdą minutą jest coraz ciemniej. Już minęło z pół godziny, odkąd wyłączyli ten prąd i ja cały czas żyję w nadziei, że zaraz go włączą, ale weszłam na forum naszej wspólnoty i napisali, że niby to 21.45 mogą nie być. Co za tym idzie? Jeszcze za dwie godzinki. Powiem wam, takiego pomysłu nie miałem, co by tu nagrywać, co by tu nagrywać, a tu się samo urodziło coś. A od 22 to ja już odpływam, więc... Więc jest jak jest. No, nie skomentujesz tego więcej. No! Jest! Wrócił! Mamy to, więc my... Patrzcie na to! Tak, wyposażenie górnika możemy zdjąć. No, dobra, więc można działać. Można działać, trochę bardziej komfortowo. No to znowu ja, tym razem z butlą i mamy problem. No ja nie jestem gazownikiem, nie znam się na tym, nie mam do tego uprawnień, ale z tego oto zaworku tutaj z boczku wydobywa się gaz. Słychać delikatnie syk. Było na poprawce po napełnianiu tej butli. Niby przestała syczeć, ale po 2 godzinach poszedłem do samochodu, żeby z tatą coś tam zrobić. No i... czujemy olbrzymi taki, no, dużo gazu był po prostu. Myślę sobie, no przecież była sprawdzana, poprawiana, a racja, znowu syczy, no więc cały samochód do przewietrzenia, dobrze, że nic się nie stało. No więc ja postanowiłem pojechać jeszcze raz na reklamację, no to gościu mówi, że odkręcił ten zawór w tym miejscu, odkręcił, zakręcił i mówi, że on nie słyszy. Ja mówię, no panie, czyś ty mądry, no przecież nie przyjeżdżam do pana na reklamację, bo mi się tak, nie wiem, podoba, nudzi mi się. Tylko naprawdę z tego drugiego zaworka, o stąd, z tej śrubki wydobywa się gaz. Ja teraz nie słyszę. No ja też nie słyszę. Poczekałem jeszcze 5 minut, znowu zaczęło syczeć, podchodzę do niego. On mówi, że on nic z tym nie zrobi, odkręcił, zakręcił, mówi, że on znowu nie słyszy. No to brawo rozwiązanie, myślę sobie, co za tłumok. No nic. Wziąłem, poczytałem, o co chodzi. W butlach, nie wiem czy wiecie, ale w butlach są oznaczenia na dole, ja już się dowiedziałem. Znaczy nie wiem czy na dole, w naszej jest na dole, jest napisane jakiś tam numerek, jest napisane 1-2 litra gazu. Co równa się 0,5 kg gazu. I jest napisane tara 1,25 kg, więc butla pusta waży 1,25 i maksymalnie można wpakować w nią 0,5 kg gazu. I z tego co się zapoznałem, wykwalifikowany gazownik, czyli tak jak ten genialny, powinien potem zważyć tą butlę, żeby sprawdzić, czy wszystko gra. No i zobaczcie sami. Butla
waży obecnie prawie 2 kg. No to nic dziwnego, że przez ten zawór bezpieczeństwa coś się wydobywa. Nie wiadomo, czy to się już nie uszkodziło, czy też nie. Ciężko stwierdzić. Więc ja upuszczę ten gaz do tej wartości no, nominalnej, tak jak dokumentacja techniczna tej butli nakazuje, aby było. No i powinno wszystko grać, jeśli oczywiście ten zaworek bezpieczeństwa tu się nie uszkodził. No ale no nie wiem. Czytałem, że nie powinno się przeładowywać butli, no ale jak już ktoś nam to zrobił, szkoda, że ja, nie mając uprawnień, bym sobie kupił taką dużą butlę, sam sobie przelewał, no bo teraz już wiem, jak to lepiej robić niż ten gościu. No, jest jak jest. No, więc już opróżniłem ją trochę. Mamy 1752, więc liczmy 1,25 plus pół, no to jest 1705, no to o teraz 1752, no to te 2 gramy, no to już zostawię, nie będę się bawił. Już chyba lepiej, no z tego co słyszałem, że minimum 200 metrów od jakichkolwiek zabudowań powinno się napełniać i bawić się z gazem. No ale chyba lepiej, aby ją szybko pozbyć tego nadmiaru i żeby czasem nie eksplodowała lub się jakoś mega nie rozszczelniła i nie narobiła szkód, niż żeby niż po prostu w kontrolowanych warunkach upuścić ten gaz, prawda? Więc udało się to zrobić. I zobaczymy, będziemy obserwować, czy z tego będzie syczało, czy też nie. No, tak mniej więcej jest, jak widzicie. O, teraz 54, teraz 52, no zależy, gdzie na wadze postanie. 53, 52, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno nie jest poniżej 1750. Zobaczymy, jak będzie jutro. Ula włącza pranie, ja tam jeszcze spakuję elektronikę, przynajmniej trochę, no bo nie za dużo dzisiaj zrobiliśmy, prawdę mówiąc. No nie no, coś tam zrobiliśmy, już popakowaliśmy jedzonko na patencie, tym razem do walizki. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Wydaje się fajnie. No hej, mamy kolejny dzień. Z 24 godziny minęło od poprzedniej próby butli gazowej. Zobaczcie sami. Włączamy. Tarujemy. Wczoraj było 1752, dzisiaj nawet więcej. 1753, 1750, w zależności gdzie ona ustawi się na tej wadze. Czasem jest więcej, czasem jest mniej. O, widzicie, tutaj pod koniec mniej waży, więc jak troszeczkę przesunę, powinno być. O, i widzicie, nominał. Więc jest tak, jak było po moim zwolnieniu gazu do tej wartości. Jak widać, utrzymuje ją, już nie śmierdzi, nie syczy, więc po prostu za duże ciśnienie miała w sobie. No więc trzeba się znać na wszystkim. A my zaczynamy się pakować. Jak widzicie, za nami jest walizka, ona jest pełna jedzenia. Jesteśmy bardzo ciekawi, ile ona waży, ale no nie mało. Ile, Ula, na ile obstawiasz? No 50 kilo. 50 kilo, dobra, sprawdzamy. Trzymaj kamerkę. Mhm. 37,2. Aha, to prawie 40 kilo. No. Zatem prawie 40 kg, a 37,2. No. Więc nieźle, tyle jedzenia. I to chyba cała jeszcze nie stoi na tej wadze. No, te same są słoiki, no ale wystaje, więc może być jeszcze cięższa. No. Idziemy ją pakować do samochodu. No. Hej, mamy czwartek, co oznacza tylko jedno, zaczęliśmy nasz urlop. Jutro wyjeżdżamy, rzeczy w większości spakowane, zaraz będziemy zanosić już całą resztę do samochodu, bo już część zanieśliśmy wczoraj. I teraz resztę, tutaj mamy torbę i walizkę. No jak zawsze jest dużo rzeczy, miało być mało, jest dużo. Jakieś tam kosmetyczki. Co tu jeszcze wam mogę pokazać? Tutaj już rzeczy na podróż przygotowane. No i tak to wygląda w sumie, w każdym pokoju coś rozłożone. Tutaj też jakieś, o, podręczne, elektroniczne. No jeszcze tylko też ciuszki motocyklowe trzeba spakować. Także no jeszcze trochę przed nami, ale nie jest źle. Jest 20. No mam nadzieję, że o północy będę już leżeć. No trochę późno, ale co zrobić. Już wolę to dzisiaj naszykować niż jutro rano, bo wolę już jutro rano po prostu jak się wstanę, już będę wypoczęta, to nie zmarnować tych sił na pakowanie, tylko po prostu już pojechać. A tutaj Tomek jest rozłożony. Jak reszta rzeczy. Jak reszta rzeczy. Ale trzeba mu przyznać, napracował się dzisiaj, ponieważ odebrał przyczepkę z wypożyczalni, zapakował motocykl na przyczepkę, posprzątał mieszkanie. No, także oboje jesteśmy w sumie zmęczeni. Także do dzieła i lecimy. No dobra, sporo ekwipunku mamy już spakowanego. Przyszedł czas na test butli. Tak, jak to bywa u nas,
Raz dziennie o podobnej porze wieczorem sprawdzamy, ile butla waży. 1653. Czy syczy? Nie syczy. Nie syczy i waży tyle samo, może tak powiem. Nie syczy i waży tyle samo co ostatnio, więc wszystko gra. Test zaliczony, możemy tak, opakować. Możemy być gazownikami. Patrzcie, mama zrobiła nam kotlety na drogę, ale nie wytrzymają do jutra i wlecą już zaraz dzisiaj z kajzerką. Także na kolację już będą pyszne kotleciki. No szkoda, żeby się zmarnowały, do jutra już nie będą takie świeże. Nie wszystkie oczywiście zjemy, no ale chociaż po jednym. A resztę zabierzemy na podróż. Takiego hamburgerka sobie zrobiłam. Położyłam jeszcze sobie ser, podgrzałam i ketchup. Zamykam i będę jeść. No, mamy już, którą mamy w ogóle? 23.12. Ula tutaj robi sobie paznokietki. Ale niezbyt mi dobrze idzie. Bo na co dzień nie robię takich rzeczy. I tylko pożyczyłam sobie cały zestaw i no niezbyt ładnie mi wyszło, no ale już trudno. Dobra, pokaż jak masz. Nie ma odwrotu. Takie coś masz. No, ja kapelutek podreperowałem. Jest już późno, więc trochę język mi się plącze. No, oglądamy sobie Kikiego, nie, oglądaliśmy Kikiego, a teraz jakieś głupoty. No i tak się świeci tam. I niedługo idziemy spać. Tak, będziemy mieć spanko.